wysyp samobójstw polityków i kluczowych świadków. Za rządów Donalda Tuska, a później Ewy Kopacz, wielu rzeczy brakowało. Brakowało prawdomówności, uczciwości, zaufania społecznego, ale w dziedzinie samobójstw, dziwnych samobójstw, był nadmiar. Moim gościem jest Sławomir Izdebski, a porozmawiam z nim o śmierci Andrzeja Lepera. Otwartym tekstem Ewa Stankiewicz. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak zginął Andrzej Leper? No to trzeba było zapytać tych, którzy widzieli, jak on ginął. Natomiast byli tacy, którzy widzieli. Przynajmniej mamy taką pewność w granicach 99%. Oczywiście zresztą wiemy chyba, że mało kto w Polsce wiedział, żeby ktoś tak jak Andrzej Leper odebrał sobie życie, i to w sytuacji, kiedy ta jego sytuacja, szczególnie związana z chorobą syna, się poprawiła, kiedy miał piękną wizję i plany na przyszłość, kiedy odbudował swoją pozycję finansową, bo to nie było tak, że on był potężnie zadłużony, że z powodu długów się powiesił i tak dalej. Oczywiście wykorzystano to do celów politycznych, natomiast od początku domyślaliśmy się, że to nie była śmierć samobójcza, że Andrzej Leper samobójstwa na pewno nie popełnił. Oczywiście trzeba było troszeczkę czasu, żeby zgromadzić trochę informacji, żeby przeanalizować pewne sytuacje związane z tym, co Andrzej Leper wtedy robił, kiedy wchodził do biura, co w tym biurze mógł robić, dlaczego klucze się znalazły później na biurku w gabinecie, a nie tam, gdzie przebywał. Jest wiele rzeczy, które dzisiaj prokuratura powinna wyjaśnić. Ale jak to klucze się znalazły na biurku, a nie tam, gdzie przebywał? No o tym powiem później. Może zacznijmy od tego, że polskie społeczeństwo i opinia publiczna została wprowadzona w błąd. Ponieważ przez kogo? Przez prokuraturę, która prowadziła postępowanie. Dlatego, a kto był wtedy szefem tego postępowania? Premierem był wtedy Donald Tusk, natomiast prokuratorem generalnym pan Seremet, który, jak wiemy, zaczął śledztwo od tego, że wstrzymał sekcję zwłok, nie dokonując jej w trybie natychmiastowym, tuż po śmierci, ale czekając na poniedziałek bodajże, bo w poniedziałek była wykonana sekcja zwłok. Bo to było jeszcze jedno z tych serii tak zwanych samobójstw, których wysyp mieliśmy podczas rządów Donalda Tuska, a później Ewy Kopacz. Co ciekawe, zawsze one miały miejsce w piątek lub w sobotę. Dlatego, że w większości tych przypadków jest to podanie prawdopodobnie pawulonu. To jest taki środek, który powoduje zwiotczenie mięśni, gdzie można z człowiekiem zrobić wszystko. I to muszę powiedzieć, co najbardziej ciekawe. Jest to najbardziej straszliwa śmierć, jaką można sobie wyobrazić, wbrew pozorom, bo ludzie giną w różnych wypadkach, w różnych sytuacjach. Natomiast tutaj człowiek umiera świadomie. Człowiek widzi, że za chwilę skończy życie, że mógłby się w zasadzie obronić, bo jest silny, bo jest wysportowany, bo jest młody, a nie może nic zrobić, dlatego że te mięśnie są zwiotczałe. Wiemy również o tym, że po śmierci człowieka wykrycie cząstek tego pawulonu jest możliwe w granicach tak do 18 do 22 godzin. Sekcja zwłok została odroczona do poniedziałku, jak to się, tak jak pani powiedziała, tak odbywa się w większości takich przypadków, dlatego że po 72 godzinach rzeczywiście już jest niemożliwe wykrycie pewnego środka, bo to nie mówimy, że to akurat musi być pawulon, są różne inne środki, które mogą nazywać się inaczej, prawda? Natomiast zawsze powołuje się na to, że jest sobota, że jest niedziela, prawda, że nie ma możliwości wykonania sekcji. Nic bardziej błędnego, dlatego że ludzie giną w soboty, ludzie giną w niedzielę, w piątki, w każde dni. W weekendy są dyżury prokuratorskie i zawsze, kiedy jest wypadek i kiedy chce się sprawdzić, w jakich okolicznościach ginie człowiek, wtedy podejmuje się decyzję o natychmiastowym przeprowadzeniu sekcji zwłok. Dyżury są również w dni świąteczne, nawet w roczne święta. Który z prokuratorów wtedy nadzorował to śledztwo, czy prowadził to bezpośrednio? To znaczy bezpośrednio polecenie, z tego co my wiemy, wydał pan Seremet. Polecenie przeprowadzenia sekcji zwłok dopiero w poniedziałek. Prokurator generalny. Takie mam informacje na dzień dzisiejszy. Kto prowadził to śledztwo z prokuratorów? Natalia Maszkiewicz, o ile dobrze pamiętam, prokuratora rejonowa w Warszawie i to ona właśnie umorzyła to śledztwo. Prokuratura rejonowa Warszawa Mokotów, oddelegowana. Ona umorzyła to śledztwo,
ale umorzone śledztwo zostało, tak jak powiedziałem wcześniej, pod kątem nie zamordowania Andrzeja Lepera, nie morderstwa, nie popełnienia morderstwa, tylko pod kątem nakłaniania do samobójstwa. A to są dwie różne rzeczy. Dopiero teraz, kiedy my skierowaliśmy wniosek do prokuratury, do prokuratora generalnego ministra Zbigniewa Ziobry, ale zgłosiliśmy już ten wniosek właśnie pod kątem zbadania z artykułu 151 bodajże dotyczący morderstwa, zabójstwa. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, to śledztwo nie było prowadzone pod kątem zabójstwa. I co najbardziej ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że zabezpieczono ślady 100%, zabezpieczono ślady dwóch osób, które przebywały w momencie śmierci Andrzeja Lepera. I prawdopodobnie, ja tego jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie one nie były wzięte pod uwagę, dlatego że śledztwo w tej sprawie i dochodzenie nie zostało przeprowadzone. Kto wówczas mógł być, w jaki sposób wszedł do budynku, jak się tam dostał, pomimo tego, że były inne osoby, które współpracowały z Andrzejem Leperem w momencie jego śmierci. Dlatego że te ślady, mówię, najprawdopodobniej nie były badane tylko dlatego, że śledztwo było prowadzone pod innym kątem. A jakie to były ślady? One się nazywają trasy geologiczne. To były ślady przede wszystkim butów. Na pewno dwie osoby obce, ponieważ pomiary i badania tych śladów rzeczywiście zostały przeprowadzone i one nie należały do żadnego z współpracowników Andrzeja Lepera, którzy wtedy przebywali w tym biurze. Ustalono, że były dwie osoby poza tymi osobami, które współpracowały z Andrzejem Leperem, a więc dwie osoby obce. A gdzie znaleziono te ślady? Te ślady znaleziono w łazience właśnie, w tym miejscu, w łazience, tam, gdzie został powieszony Andrzej Leper. To jest bardzo ciekawe. Dlaczego prokuratura nie zbadała tej sprawy? Dlaczego prokuratura umarza postępowanie na podstawie zapisów z monitoringu, który w tym momencie, czyli w tym dniu nie działał? Bo się później okazało, jeszcze będziemy występowali o potwierdzenie. Czyli prokuratura, no bo to są takie działania, które zacierają ślady. Tak, to było widać, że to było po prostu dochodzenie, czy postępowanie prokuratorskie z góry gdzieś tam sterowane politycznie. Sterowane politycznie w sensie właśnie... Nie, w sensie zatarcia śladów, że Andrzej Leper mógł zostać zamordowany. Szybciutko wykorzystano to, że opinia publiczna, która została wprowadzona w błąd, rozpętała tą wojnę informacyjną dotyczącą samobójstwa Andrzeja Lepera. Skrzętnie wykorzystano to, że przegrał wybory, że był w niebycie politycznym, że miał właśnie powody finansowe do tego, żeby odebrać sobie życie. I proszę zauważyć, ginie polski wicepremier polskiego rządu, wicemarszałek polskiego Sejmu i śledztwo trwa tak krótko. Zwykli ludzie giną w różnych okolicznościach. Śledztwa trwają po 20 lat. A tutaj ile? Umarza się śledztwo. Bodajże Andrzej Leper zginął chyba latem, tak? A na jesieni już zostało umorzone śledztwo. Więc to chyba trwało 3 miesiące, bo o ile dobrze pamiętam. Więc Przypominam sobie, żeby tak poważną sprawę, jak wyjaśnienie okoliczności śmierci tak wysoko postawionego urzędnika państwowego, zakończono w tak szybkim tempie. I ówczesne śledztwo, jakby efektem tego 3-miesięcznego działania było stwierdzenie, że Andrzej Leper popełnił odebrał sobie życie, że się powiesił, tylko nikt do dnia dzisiejszego nie wytłumaczył, jak to jest, bo dla mnie to doszło do, myślę, że pierwsze w historii polskiej kryminalistyki, myślę, że w Europie też się coś takiego nie zdarzyło, żeby wynik śledztwa był taki, że Andrzej Leper po śmierci zmartwychwstał, wytarł odciski palców, które pozostawił na sznurze i na krześle i z powrotem umarł. Dlatego, że nikt nie znalazł żadnych odcisków palców. No to w jaki sposób mógł się powiesić człowiek na sznurze, którego nie zakładał na szyję? Jak mógł wejść na krzesełko, gdzie nie było żadnych jego śladów? No to świadczy o tym, że prawdopodobnie zmartwychwstał, założył rękawiczki, starł sobie odciski palców, rękawiczki spalił gdzieś tam, bo tych rękawiczek żadnych nie było, nie znaleziono i z powrotem umarł. No. Wiele cudów się działo za rządów Donalda Tuska, również właśnie wokół śmierci polityków i kluczowych świadków różnych śledztw. Andrzej Leper bał się przed śmiercią, obawiał się o swoje życie.
Tak, dlatego że Andrzej Leper był jednym z niewielu ludzi w Polsce, który posiadał daleko idące informacje dotyczące działalności poszczególnych polityków różnych formacji, piastujących najwyższe stanowiska państwowe. I tutaj miał bardzo taką, no, powiedziałbym, informację, która pewnie wstrząsnęłaby polską polityką, wstrząsnęłaby wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że wtedy dokonałyby się wielkie zmiany, gdyby wyszły te dokumenty na jaw, które Andrzej Leper miał ujawnić. Miał co to ujawnić za dokumenty? Je prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Niestety zmarł, zanim się dostał z tymi dokumentami. Te dokumenty zostały skradzione z jego biura, dlatego że, jak pamiętamy, w jego biurze zastano niesamowity bałagan, wyczyszczony sejf, czyli dokumenty, które mogły znajdować się w tym sejfie i najprawdopodobniej się znajdowały, one zostały po prostu skradzione. Później, jak wiemy doskonale, jego prawnik, który, jak wcześniej sam Andrzej Leper mówił, że posiada drugą część dokumentów, gdyby jemu się coś stało, to te dokumenty wcześniej czy później i tak ujrzał światło dzienne, został zamordowany gdzieś na Ukrainie. W podobnych okolicznościach jak Andrzej Leper, czyli tu już było wiadome, że ktoś skrzętnie ukrywa jakąś wielką aferę. Dzisiaj okazuje się, że najprawdopodobniej, bo w tym momencie, żeby ujawnić te wszystkie szczegóły, muszą niektórzy ludzie zostać zwolnieni z tajemnicy, z obowiązku tajemnicy państwowej, zachowania tajemnicy państwowej, bo sprawa Andrzeja Lepera wówczas, w tym czasie, kiedy Andrzej jeszcze żył, tuż przed śmiercią, prowadził taki major ABW Tomasz Budzyński. I on dotarł właśnie do źródeł materiałów, jakie Andrzej Leper posiadał, które właśnie te materiały mogłyby skompromitować najwyżej postawionych polskich polityków. Kogo? Dzisiaj wiemy, że był to Waldemar Pawlak i był to Donald Tusk, główne dwie postacie, które podpisały antypolską, znaczy właściwie to Pawlak podpisał antypolską umowę z Gazpromem, która zakładała, że Polska przez następne lata będzie kupowała od Rosji gaz w ilościach, której Polska nie potrzebuje, mało tego, z zakazem reeksportu. Po bardzo wysokiej cenie. Po bardzo wysokiej cenie. Najwyższej w Europie. Dokładnie tak. Natomiast dokumenty, które posiadał, bo dzisiaj to wiemy, tak? Natomiast dokumenty, które posiadał wówczas Andrzej Leper i które dzisiaj raczej na pewno są w ABW, nie wiem, komu zależy na tym, że one do dnia dzisiejszego nie ujrzały światła dziennego. Nie wiem, komu zależy na tym, że do dnia dzisiejszego, zależało na tym, że do dnia dzisiejszego nie została ujawniona umowa z Gazpromem, którą podpisał Waldemar Pawlak. Dlaczego Waldemarowi Pawlakowi tak zależało na tym, żeby ta umowa nie opiewała na 2 lata na przykład, na 3 lata, tylko na 20 lat na przykład. Oni chcieli, żeby ta umowa była do 2030 chyba drugiego roku, natomiast ataki Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie okazały się na tyle skuteczne, że podpisano tę umowę do 2020 bodajże, czy 2022. Ale w każdym razie to są to miliardowe straty. Tam się pojawia również wątek nie wypłacenia miliarda chyba euro długu, jaki posiadał Gazprom wobec państwa polskiego. Te pieniądze nie zostały odzyskane prawdopodobnie do dnia dzisiejszego. Kulisy spotkań poza granicami naszego kraju na wschodzie również Andrzej Leper miał przygotowane w swojej dokumentacji. Były to nagrania, były to protokoły ze spotkań. Kogo z kim? Strony rosyjskiej. Znaczy to był informator, przede wszystkim informator, który przekazał Andrzejowi Leperowi informacje nad jeziorem Świteś bodajże na Białorusi. I to były właśnie informacje dotyczące skandalu związanego z podpisaniem tej umowy. No to wtedy była szybko tuszowana sprawa, Waldemar Pawlak tłumaczył się, że jest szantażowany, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Donald Tusk prawdopodobnie wiedział o tym wszystkim, wiedział o tym na pewno, że jest niekorzystna umowa, to już wiemy na 100%. No i oczywiście wiedzieli również o tym, że jest tylko dwóch ludzi,
którzy mogą to ujawnić, a w zasadzie jeden, który ma na tyle odwagi, a na tyle odwagi miał tylko Andrzej Leper w Polsce, który wiadomo było, że wcześniej czy później ujawni te dokumenty, chociażby z tego powodu, że chciałby odbić się politycznie, wejść z powrotem na wyżyny, więc te materiały zgromadził. Mamy też nagrania, przecież są dostępne w internecie, kiedy przed śmiercią Andrzej Leper mówi, że się boi, podaje nazwiska osób zamieszanych w największe właśnie afery, mówi o Gazpromie, mówi, pojawia się to właśnie nazwisko Waldemara Pawlaka, pojawia się nazwisko Donalda Tuska. Okazuje się, że wiele z tych słów, które wypowiedział wtedy w Sejmie o tych spotkaniach, o tych łapówkach, to jest rzeczywistość, to jest prawda. I to wszystko miało ujrzeć światło dzienne. On po prostu te materiały gromadził, chciał gdzieś tam w pewnym momencie eksplodować i tuż przed tą eksplozją został właśnie zamordowany. Czy dzisiaj polska prokuratura będzie miała interes w tym, żeby tą sprawę wyjaśnić? Ja tego nie wiem. Dokumenty na dzień dzisiejszy i informacje o tym, jakie dokumenty posiadał Andrzej Leper, bo tych dokumentów na dzień dzisiejszy możemy doszukiwać się tylko w ABW. Dzisiaj major Budzyński wyraźnie mówi, jeżeli zostanie zwolniony przez szefa ABW z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej, to ta sprawa ujrzy światło dzienne, ale warunek jest jeden. No wiadomo, człowiekowi grozi 10 lat więzienia. 5 sierpnia 2011 roku Andrzeja Lepera znaleziono martwego w siedzibie jego partii w Warszawie, w łazience, tak? Tak. Powieszonego. Jak pan się dowiedział o tym? Oni wiedzieli doskonale, że Andrzej Leper nie otwiera okna. Więc tak jak pokazywał film, służby specjalne, no jeżeli człowiek widzi, że wjeżdża grupa remontowa i chce mu tam coś poprawić w środku, no to każdy otworzy, jak widzi ludzi ubranych w zwykłe tam robocze ubrania. Być może, że to tak było, bo nie wyjaśnił dzisiaj nikt do końca, dlaczego akurat to okno było otwarte i czy akurat nie zachodzi podejrzenie, że to właśnie przez okno weszli ludzie, te dwie osoby, które były w łazience, wykonały swoje i po prostu wyszły. Przecież to jest nawet nielogiczne po prostu. Co jeszcze później wzbudziło pana wątpliwości?